System Baselinker umożliwia sprzedawcy w łatwy sposób generować dokumenty handlowe. Możemy wykonać to na kilka sposobów. Na liście zamówień mamy informacje na temat tego, czy klient prosi o fakturę. Kliknijmy w tą ikonkę. Przedstawiona sekcja pokazuje opisy ikon zamówień. Poniżej mamy wszystkie występujące ikony. Nas interesują informacje o fakturze i paragonie. Po najechaniu na ikonę mamy informację, co dana ikona oznacza. Zamknijmy tę sekcję. Kolejnym sposobem, aby dowiedzieć się, dla którego zamówienia należy wystawić dokument handlowy oraz jaki, to filtrowanie zamówień. Możemy tutaj wykorzystać filtr dokument sprzedaży i określić na przykład faktura nieutworzona, klient chce fakturę. Ustawiamy filtr. Wyszukaliśmy 9 pozycji, w tym wypadku są to wszystkie zamówienia. Jak widać, są to również zamówienia anulowane. Dla takich zamówień nie wystawimy dokumentu handlowego, dlatego określmy jeszcze status zamówień. W naszym wypadku niech to będą gotowe do wysłania. Ustawiamy filtr. Jak widać, mamy 2 pozycje zamówień, które spełniają nasze kryteria. Zmieńmy jeszcze dokument sprzedaży jako filtr. Paragon oraz faktura nieutworzona. Ustawiamy filtr. Pojawiło nam się jeszcze jedno dodatkowe zamówienie. Jest to zamówienie, w którym klient nie chce faktury, a my nie wystawiliśmy jeszcze żadnego dokumentu handlowego. Jeżeli chcemy korzystać z takiego filtrowania, warto zapisać sobie widok. Stwórzmy nowy widok. Podajmy nazwę filtrowanie dokument handlowy. Zapisujemy. Teraz po wyczyszczeniu filtrów możemy szybko skorzystać z zapisanych filtrów. W tym wypadku, jak widać, mamy filtrowanie dokument handlowy i szybko możemy przejść do naszego filtrowania. Aby wystawić dokument handlowy, przejdźmy na kartę zamówienia. W tym wypadku mamy 2 opcje. Możemy wystawić fakturę bezpośrednio z karty zamówienia. Jak widać, została utworzona faktura. Tak wygląda nasza faktura, która została wygenerowana. Możemy taką fakturę bezpośrednio wysłać na drukarkę. Ponadto możemy edytować fakturę, czy też ją anulować. Anulujmy, potwierdźmy. Faktura została anulowana. Innym sposobem jest wystawienie dokumentu poprzez automatyczną akcję. Na naszym koncie edukacyjnym mamy automatyczną akcję, która wystawi dokument handlowy oraz wyśle informację mailową do klienta. W sekcji wymiana wiadomości, jak widać, mamy treść naszego szablonu mailowego z dokumentem handlowym. W historii automatycznych akcji mamy potwierdzenie, że automatyczna akcja została wykonana prawidłowo. Ponadto sekcja Historia zmian w zamówieniu pokaże nam logi i informacje, jaki profil pracowniczy utworzył fakturę, czy też ją anulował. Sprawdźmy jeszcze skrzynkę mailową klienta. Jak widać, nasz szablon mailowy został dostarczony wraz z dokumentem handlowym. Każde konto może mieć różne automatyczne akcje. Jest to tylko przykład wystawiania dokumentu wraz z automatyczną akcją. Powróćmy do listy zamówień. Ustawmy jeszcze raz filtr. Jak widać, mamy już tylko 2 pozycje. Z tego względu, że jedno z naszych zamówień posiada już wygenerowany dokument handlowy. Jak widać, jest to niebieska ikonka. Po najechaniu mamy informację, fakturę oraz jej numer. Przejdźmy do zakładki faktury w lewym menu. Mamy tutaj fakturę, która została wygenerowana. Możemy ją usunąć. W tym wypadku mamy 2 pozycje wyszerzałe. Jest to tylko informacja, którą możemy usunąć. Każdą taką pozycję usuwamy pojedynczo ze względu bezpieczeństwa. Wróćmy do listy zamówień. Innym sposobem na wygenerowanie dokumentu handlowego jest wygenerowanie jego z poziomu listy zamówień. Zaznaczamy zamówienia. Dokument sprzedaży. Klikamy faktura. Zostały wygenerowane 2 faktury dla naszych zaznaczonych zamówień. Takie faktury możemy też zapisać na naszym dysku jako PDF. W zakładce faktury, jak widać, mamy 2 pozycje. Usuńmy zaznaczone. Potwierdzamy. Zostały faktury anulowane. Możemy usunąć dodatkowo rekord. I wróćmy do listy zamówień.
Kolejnym sposobem, jaki możemy wykonać z listy zamówień, to wykonanie po prostu naszej automatycznej akcji. Jak widać, w tym wypadku wchodzimy w akcję, wystaw dokument. W lewym dolnym rogu mamy informację o wykonanej akcji. W tym wypadku oba te zamówienia otrzymały szablon mailowy z fakturą, która została wygenerowana. Usuńmy ją jeszcze raz. Przechodzimy do listy zamówień. Na liście zamówień mamy jeszcze zamówienie, gdzie klient nie chce faktury. Dla takiego zamówienia możemy wystawić paragon. Klikamy Wystaw paragon. Jest to nasz PDF z paragonem. Jeżeli nasze konto jest połączone z drukarką fiskalną, taki paragon zostanie zafiskalizowany. Taki paragon możemy anulować z karty zamówienia. Innym sposobem jest wystawienie dokumentu za pomocą zdarzenia własnego. Będzie to analogicznie jak z dokumentem faktury, czyli w tym wypadku nasz klient otrzyma paragon na adres mailowy. Możemy przejść zobaczyć. Ostatnia wiadomość, jest to załącznik paragon PDF. Wróćmy do naszego panelu. Anulujmy nasz paragon. Potwierdzamy. W lewym dolnym rogu mamy informację, że paragon został anulowany. Przejdźmy do zakładki faktury, paragony. Jak widać, mamy tutaj informacje wyszerzałe, czyli są to paragony anulowane. Usuńmy rekordy. I powróćmy na listę zamówień. Możemy zaznaczyć również wszystkie zamówienia, które nie mają dokumentu handlowego. W takim wypadku dokument sprzedaży nie będzie nam tutaj pomocny z tego względu, że nie wiemy, czy wygenerować fakturę, czy paragon. W tym wypadku pomocna będzie automatyczna akcja. Poprawnie skonfigurowana akcja wygeneruje odpowiedni dokument handlowy dla naszych zamówień. W tym wypadku będzie to faktura oraz paragony. Mamy tutaj już ikonki informujące, że zostały wygenerowane takie dokumenty, czyli w naszym wypadku jest to jeden paragon oraz dwie faktury. Przejdźmy na kartę zamówienia, anulujmy naszą fakturę i wystawmy inny dokument handlowy, w tym wypadku faktura proforma. Po kliknięciu utworzyliśmy dokument proforma. Taki dokument możemy tutaj zapisać jako plik w formacie PDF. Tak wygenerowany dokument możemy podejrzeć w zakładce faktury, faktury proforma. W tym wypadku mamy jej numer, zamówienie oraz możliwość podejrzenia dokumentu jeszcze raz. Obok możemy ją usunąć. Usuwamy. Faktura proforma została anulowana. Powrót do listy zamówień. Jak widać, ikonka pierwszego zamówienia nie wskazuje już na wygenerowany dokument.